przedmiotów codziennego użytku aż po wielkie wynalazki. Właśnie o tym traktuje ten program Galileo. Paweł Orlański, witam i zapraszam. A w dzisiejszym odcinku spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania. Czy zakaz używania komórek w szpitalu jest uzasadniony? Co kryje się w lodowych rożkach? Czy można zrobić portfel z taśmy klejącej? I dlaczego przepisy unijne potrafią być absurdalne? Od kiedy pojawiły się w naszym życiu, w krótkim czasie stały się nieodłącznym narzędziem, z którym trudno się rozstać na co dzień. Telefony komórkowe. Są jednak takie sytuacje, w których używanie telefonów komórkowych jest zabronione. Czy aby zasłużenie? Najbardziej newralgicznym terenem wydają się być samoloty i szpitale. W przypadku samolotów jest to zrozumiałe. Ale jeśli chodzi o szpitale, kwestia nie jest już tak do końca oczywista. Postanowiliśmy sprawdzić, czy komórki naprawdę szkodzą szpitalnym urządzeniom i czy zakaz ich używania jest uzasadniony. Zapraszam. Większość z nas ma telefony komórkowe. Używamy ich wszędzie i w każdej sytuacji. Prawie, bo na przykład szpitale zabraniają posługiwania się komórkami na ich terenie. Postanowiliśmy sprawdzić, czy ten zakaz jest uzasadniony. Jego podstawą jest założenie, że komórki mogą zakłócać pracę aparatury medycznej. Moim zdaniem to słuszny zakaz. Promieniowanie, jakie wysyłają komórki, może zakłócić pracę urządzeń, które podtrzymują i ratują życie. Jestem za. Uważam, że ten zakaz nie ma sensu. Komórka ma bardzo słaby sygnał i nie jest w stanie spowodować zakłóceń. To jest bez sensu. Przecież komórki są używane przez wszystkich. Dlaczego nie w szpitalu? Uważam, że w pewnych miejscach, tam gdzie pracuje bardzo czuła aparatura, zakaz powinien obowiązywać, ale nie wszędzie. W wielu placówkach medycznych zakaz używania komórek jest faktem. Zdarzały się przypadki odmowy wejścia osobom korzystającym z telefonu. Co ciekawe, nie istnieje żadna podstawa prawna takiego zakazu. Decyzja należy do dyrektora szpitala. Podobnie jak kierownika stacji benzynowej czy placówki banku. Udaliśmy się do jednej z nowoczesnych bawarskich klinik. Obowiązuje tu ścisły zakaz używania telefonów komórkowych. Dopóki nie możemy jednoznacznie i ostatecznie wykluczyć negatywnego wpływu na urządzenia szpitalne, czujemy się zobowiązani w stosunku do naszych pacjentów do ustanowienia takiego zakazu. Z kolei w szpitalu miejskim w Hanowerze od dawna nikt tego nie zabrania. Nawet na oddziale intensywnej terapii. Na korytarzach i w salach widać ludzi rozmawiających przez komórki. Czy tutejsi lekarze nie dbają o bezpieczeństwo pacjentów? Jesteśmy zdania, że telefony komórkowe nie stanowią istotnego zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń szpitalnych, a co za tym idzie, nie widzimy potrzeby zakazywania ich użytkowania na terenie szpitala. Kto ma rację? Czy komórki zakłócają pracę urządzeń szpitalnych, czy nie? Galileo z wielką uwagą tropi mity i zagadki współczesnego życia. Postanowiliśmy przeprowadzić test. Naszym ekspertem jest profesor Achim Enders. Zasiada w prezydium Komisji Ochrony przed Promieniowaniem i jest uznanym specjalistą w dziedzinie oddziaływania telefonów komórkowych na człowieka. A oto nasze laboratorium. Zgromadziliśmy tu kilka urządzeń symulujących promieniowanie elektromagnetyczne z 4 stacji przekaźnikowych. Głównym argumentem za zakazem używania komórek są wysyłane przez nie impulsy energetyczne, które mogą zniszczyć lub zakłócić urządzenia szpitalne. Czy to prawda? Przeprowadziliśmy test z użyciem aparatu EKG oraz automatycznej pompy infuzyjnej. Oba urządzenia są bardzo czułe i podatne na zakłócenia. Przyłączamy naszego testera do aparatu EKG. Możemy zaczynać eksperyment. Profesor Enders użyje do tego zwykłej komórki. Nie ma wątpliwości, że nie dojdzie do żadnych zakłóceń. Ponieważ mamy do czynienia z bardzo nowoczesnym sprzętem medycznym, nie widzę zagrożenia związanego z korzystaniem z telefonu komórkowego. Do pierwszego testu wybieramy sygnał 2 najsilniejszych operatorów na rynku. Od razu udało się nawiązać połączenie.
Jako pierwszą sprawdzimy pompę infuzyjną. Jeśli telefon zakłóciłby jej działanie, pacjent otrzymałby złą dawkę leku. Nie widzę żadnego negatywnego wpływu na pracę tego urządzenia. Mimo telefonicznego połączenia, pompa nie wydaje się być w żaden sposób zakłócona. Teraz pora na aparat EKG. Rozpocznę od badania wpływu telefonu na najbardziej czuły punkt urządzenia, czyli elektrody. Jak widać, tu także nie dochodzi do zakłócenia pracy, pomimo że zbliżam działający telefon do elektrod. A teraz test ekstremalny. Sprawdzamy sytuację, kiedy telefon próbuje nawiązać połączenie z najsłabszą siecią, zwiększając moc z 200 mW do 2 W. Telefon pracuje teraz z największą dostępną mocą. Sprawdzimy, w jakiej odległości nastąpią ewentualne zakłócenia. Znajdujemy się jakieś 3 metry od urządzenia, nie widać żadnych problemów. Ponownie sprawdzam działanie telefonu na elektrody. Jak widać, niezależnie od umiejscowienia i mocy działania, zapis EKG nie zostaje zakłócony. Teraz zbadamy samo urządzenie. Nawet podczas dotykania wyświetlacza nic się nie dzieje. Wszystko pracuje bezbłędnie. Zmiana częstotliwości pracy, czyli zmiana sieci operatora, także nie wpływa na pracę aparatu EKG. Czy to nie jest niespodzianka? Jestem zaskoczony. Wyobrażałem sobie, że przy maksymalnej mocy telefon mógłby zakłócić pracę elektrod. Przedstawiliśmy wyniki naszego eksperymentu dyrektorowi bawarskiej kliniki w Ingolstadt. Tu obowiązuje absolutny zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Na naszych tablicach informacyjnych jest napisane, że ze względu na zakłócenia korzystanie z komórek nie jest dozwolone. Pacjent powinien to zrozumieć. Ale przecież widział pan wyniki eksperymentu. Nie ma przesłanek technicznych dla takiego zakazu. No dobrze, w takim razie musimy zmienić uzasadnienie. Zakaz więc pozostaje, tyle że z innym uzasadnieniem. Uzasadniam zakaz względami kultury. Nie lubimy przecież, jak ktoś obok nas bez przerwy rozmawia przez telefon, kiedy chcemy mieć spokój. Co zatem z telefonami stacjonarnymi do dyspozycji pacjentów? Tutaj zakaz uzasadniony względami kultury nie sięga. Dlaczego? Wystarczyło rozejrzeć się w internecie. Rozmowy wykonywane za pomocą sieci stacjonarnej są niezłym sposobem na dodatkowy zarobek szpitali. Korzystanie z automatów telefonicznych oraz telefonów stacjonarnych wiąże się z wysokimi opłatami. Niektóre szpitale zawierają umowy z operatorami telefonii stacjonarnej i dzielą się zyskiem z rozmów. Czyżby to był prawdziwy powód? Wiele europejskich placówek szpitalnych ma takie umowy. Niektóre wprowadzają bardzo wysokie stawki za rozmowy przez szpitalne telefony. Co na to Urząd Ochrony Konsumentów? Wprowadzanie specjalnych taryf za rozmowy wykonywane przez szpitalne telefony jest prawnie dozwolone. Jednak jeśli towarzyszy temu zakaz korzystania z telefonów komórkowych, niezwiązany z technicznym zagrożeniem dla urządzeń szpitalnych, może to stanowić przypadek dla Rzecznika Praw Konsumenta. Podsumowując, stwierdzamy, że korzystanie z telefonów komórkowych nie zakłóca działania nowoczesnego sprzętu medycznego. Ostatnie badania z wykorzystaniem 192 urządzeń medycznych przeprowadzone w Ameryce potwierdziły, że telefony komórkowe nie są w stanie zakłócić pracy urządzeń szpitalnych. Lody to ulubiony deser większości ludzi. Istnieją w wielu formach i kształtach. W polewie i bez, w formie kanapki, z waflem, w plastikowym kubeczku, na patyku, a także w rożkach. Podczas gdy klasyczne lody można zrobić przy odrobinie oporu nawet w warunkach domowych, no, trudno mi sobie wyobrazić zrobienie w takich warunkach atrakcyjnych rożków. Nasza ekipa postanowiła spróbować swoich sił w stworzeniu właśnie rożków. Czy to jest w ogóle możliwe? Przekonajmy się sami.
Mamy dziś w naszej pracowni twardy orzech do zgryzienia. Jak skopiować popularne lody w rożkach? Produkowane są w takiej formie już ponad 40 lat, a najbardziej lubiane są orzechowe. Uwielbiam orzechowo-śmietankowe, idealne połączenie. Takie kremowe i ta czekolada w środku. I ten orzechowy aromat bardzo lubi odgryzać końcówkę. Czy w domowych warunkach można skopiować takiego klasyka i w dodatku tak, żeby nikt nie wyczuł różnicy? Do udziału w naszej próbie zaprosiliśmy ekspertów. Maxa, zawodowego kucharza, oraz Charlie'ego, jego brata, cukiernika. Prowadzą razem lodziarnię, w której oferują ponad 40 różnych smaków wykonanych na podstawie starych babcinnych receptur. Czy bracia poradzą sobie z tak trudnym zadaniem? Lodowy rożek musi wyglądać i smakować identycznie jak produkt sprzedawany w milionach sztuk. Cukier, mąka pszenna, mleko, aromaty, orzechy laskowe. Tu jest ponad 30 składników. Damy sobie radę używając 10. Z miejsca rezygnują z całej chemii, jak emulgatory i stabilizatory. Czy to właściwa droga do zrobienia idealnej kopii? Na wstępie skrupulatnie przyglądają się oryginałowi. Szybko okazuje się, co może sprawić kłopot. Od razu zauważyliśmy, że te lody bardzo szybko się rozpuszczają. Trudno będzie uzyskać podobne parametry. Dodatkowy problem to właściwe sporządzenie lodów o smaku orzechowym. Muszą mieć odpowiednią konsystencję i kolor. Ale zaczynamy od wafla. Mają na składzie wiele rodzajów, ale czy znajdą takie jak w oryginale? Wafle z lodziarni nie nadają się. Nasze są, jak widać, ścięte pod kątem. Musimy więc wykonać nową formę i zrobić wafle równe na górze. Pora więc przygotować szablon, który pomoże uzyskać kopię oryginalnego wafla. Papier do wypieków jest wystarczająco sztywny. Dzięki wykorzystaniu tekturowych podkładek szybko zbliżają się do ideału. Mam tu trzy różne stożki do formowania rożków. Zobaczymy, który będzie się nadawał. Ten jest niezły, ale trochę za duży. Patrz, ten jest idealny. Z tego skorzystamy. Bracia decydują się na klasyczny przepis. Mąka, cukier, sól, mleko i masło. Teraz wystarczy wszystko dokładnie wymieszać. Następny krok to wypiekanie. Nie możemy za długo czekać, musimy go jeszcze przyciąć. Teraz trzeba działać szybko. Półfabrykat zostanie przycięty według szablonu. Można już wypiec ciasto na taki kolor jak w oryginale. Każda sekunda ma znaczenie. Nie czekajmy dłużej. Wyciągaj. Bo inaczej połamie się przy zwijaniu. Czy się uda? Czy czas wypieku był optymalny? Tak, do niczego nie dojdziemy. Musimy coś zmienić, by zachować i kolor, i elastyczność. Rozwiązaniem może być syrop z brązowego cukru. Dzięki niemu osiągną odpowiedni kolor wafla. Czy to już wystarczy, by zbliżyć się do oryginału? Dzięki dodatkowi barwnika nie muszą tak długo wypiekać. Ciasto jest bardziej elastyczne i nie pęka. Teraz pora na cienką warstwę czekolady i można się zająć lodową zawartością. Bracia muszą pomyśleć, jak skopiować smak. Żeby zrobić ten biały waniliowy krem, musimy użyć naszej receptury. Korzystając z mleka, śmietany, cukru oraz naturalnego spoiwa,
jakim jest mączka chleba świętojańskiego. Mieszanina zostaje podgrzana do temperatury 83 stopni. Następnie kolejna 10 minut w maszynie do lodów, aby masa była lekka i napowietrzona. Czy produkcja się powiodła? Ten jest dużo bielszy niż nasz. Konsystencja też nie jest właściwa. Co zrobić, aby miał lepszy kolor i był bardziej napowietrzony? Skorzystać z bitej śmietany. Teraz trzeba wszystko ostrożnie wymieszać. Mamy właściwy kolor. Ładna biel. I lekkość. Czas na lody orzechowe. Aby uzyskać odpowiedni smak i kolor, dodają do lodów śmietankowych masę orzechową. Otrzymuje się ją ze startych orzechów i karmelu. Trochę za jasne. Dodaj trochę więcej masy. Mam nadzieję, że nie przesadziłem. Robi się ciemne. Ale chyba się udało dopasować kolor. Pozostaje problem odpowiedniego napełnienia wafli. Znowu muszą skorzystać z szablonu. Tym razem z folii. To pozwoli im określić, jak wysoko trzeba napełnić wafel lodową mieszanką. Najpierw lody orzechowe, jak w oryginale. Przed kolejnym etapem produkcji trzeba lodową masę zamrozić. Potem można dopełnić ją lodami śmietankowymi. Już, czekaj. Stop. Ten był idealny. Jeszcze. Już. Wafle napełnione, ale pozostał jeszcze czekoladowy rdzeń. Jak umieścić go w środku? Będziemy musieli go wcisnąć. Ta czekolada jest chrupiąca. Aby uzyskać właściwą konsystencję, dodają do masy czekoladowej sproszkowane kakao. Ale czy uda im się umieścić ją w środku gotowego rożka? Po wykonaniu kanalika trzeba wcisnąć do niego przygotowaną czekoladę. Pozostaje jeszcze dekoracja zewnętrzna. Potrzebne będą do tego orzechy laskowe. Po obraniu prażą je w miedzianym garnku, a następnie kruszą na drobne kawałki. Trzeba jeszcze zrobić czekoladową kuwerturę, która ozdobi czubek loda. Pełna koncentracja i precyzyjne ruchy. Kopia coraz bardziej przypomina oryginał. Czy bracia są zadowoleni z efektu? Całkiem nieźle wyszło. Trochę za dużo czekolady i za dużo orzechów. Druga próba. Teraz musi się udać. Teraz wyglądają idealnie. Kolor wafla jest identyczny. U góry mamy nawet ładniejszą formę, ale to wina opakowania. Udało się nam. Naprawdę. Zobaczymy, jak wyszedł od środka. Nasz ma szerszy rdzeń czekoladowy. Ale to nam się udało. Idealnie, znowu nam się coś udało.
Ciekawe, co powiedzą o naszej kopii niezależni testerzy. Nasi cukiernicy rozdają do testów oryginał i podróbkę. Myślę, że to jest oryginał, a to kopia. To nie może być oryginał, bo smakuje tak jakoś domowo. Kopia, oryginał. To jest oryginał, a to idealna kopia. Bardziej kremowy. To jest oryginał. To jest oryginał, a to kopia. To jest oryginał, bo lepiej smakuje. Nasza kopia wygląda prawie identycznie, ale różni się smakiem. To był naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Są chwile w życiu człowieka, kiedy improwizacja staje się sztuką najbardziej pożądaną, a potrzeba jest matką wynalazku. Załóżmy więc, że kończy nam się paliwo. Znajdujemy jakimś cudem pojemnik typu kanister, no ale jak przelać benzynę do zbiornika? Przy odrobinie pomysłowości wystarczy plastikowa butelka i ostre narzędzie. Odkręcamy z tej strony. Odcinamy z tej. I co? Lejek gotowy. Ale to jeszcze nic, bo pomysłowość ludzka nie zna granic. Zapraszam na wycieczkę do krainy najbardziej absurdalnych, a zarazem niesamowitych pomysłów na coś z niczego. Hola, señoritas, why señores? Me llamo Ricardo Queso. Let's mambo! Rzeczywistość podpowiada czasem najbardziej zwariowane rozwiązania. Tysiące pomysłów, setki wynalazków pojawiają się nagle i niespodziewanie. Jak zrobić coś z niczego? Jak poradzić sobie z kłopotem? Galileo zna odpowiedzi na te i inne pytania. Problem numer jeden. Co zrobić, kiedy chcemy razem posłuchać muzyki, a mamy tylko jedną parę słuchawek? I co teraz? Może wystarczy mini sound system ze słuchawek i papierowych kubeczków. Problem numer dwa. Rozpadający się portfel. Nagle gubimy pieniądze, karty i całą resztę. I co zrobić? Może nowy portfel z taśmy klejącej? Problem numer 3. Jak poradzić sobie ze stertą koszulek? Czy istnieje sposób na szybkie składanie t-shirtów? I co teraz? Może wystarczy zbudować z tektury półautomatyczne urządzenie do składania. Czy to wszystko może się sprawdzić? No i jak to zrobić? Nasi dwaj testerzy sprawdzają w internecie, jak można zaradzić przedstawionym problemom. Zobacz. Chyba znalazłem rozwiązanie. Zobacz, co można zrobić z taśmy klejącej. Pokaż. Popatrz, mini głośniki. Wyglądają bombowo. Pozostał jeszcze problem koszulek. Teraz coś znajdziemy. Stukam hasło szafa na ubrania. Porządki. Spójrz na to. Maszyna do składania koszulek? Jest nawet wideo instruktażowe. Zróbmy to. Wszystko z tektury. To by nam załatwiło trzy problemy naraz. Dobra. Do roboty. Ruszamy z misją. Zasada numer jeden naszych majsterkowiczów to lepiej samemu zrobić od podstaw niż kupić gotowe. Nie bawimy się w standardowe rozwiązania, stawiamy wyłącznie na unikaty. Nie potrzeba do tego wyższego wykształcenia technicznego. Masz rację. Jesteśmy prawie na miejscu. Zacznijmy od prostych zakupów. Budżet 10 euro. Nie muszą mieć więcej na zrealizowanie trzech pomysłów z internetu.
Patrz, to jest to. Idealna grubość. Na maszynkę do koszulek? Oczywiście. Bierzemy. Teraz materiał na portfel. Wytrzymała taśma. To jest to. Pozostało znalezienie składników do mini głośników. Patrz, tylko 1 euro. Wszystkie produkty zostały zakupione za kwotę znacznie poniżej 10 euro. Nadszedł czas na pracę w warsztacie. No to jak? Gotowy? Na początek maszyna do składania koszulek? Co będzie nam potrzebne? Ostry nóż? Proszę. Klamaster? Proszę bardzo. Taśma klejąca? Proszę. Wiertarka? Świeżo naładowana. I tektura? Zaczynaj. Ten wynalazek podobno działa. Do jego wykonania potrzebne będą dwa kawałki tektury o wymiarach 25 na 72 cm oraz jeden stanowiący podstawę o wymiarach 35 na 72 cm, a także ostatni element 25 na 36 cm. Teraz to trzeba wymierzyć i wyciąć. Od którego zaczynamy? Wybierz. Ten. Po oznaczeniu i wycięciu z tektury poszczególnych elementów, prefabrykaty do budowy maszyny są gotowe. A więc mamy wszystkie elementy składowe. Pora na montaż. Dwa wąskie kawałki zawiasowo po obu stronach, mały w środku. Mocna taśma klejąca będzie odgrywać rolę zawiasów. I pierwszy element już mamy. Dwa, trzy. Jeszcze tylko dołączyć dwa zawiasy z taśmy klejącej i maszyna jest gotowa. Zadziała? Nie ma innego wyjścia. No to czas na test. Zack. Niezwykle prosta zasada działania. Genialne. To jest to. Wie cool. Każdy, kto miał kłopot ze składaniem koszulek, od dziś ma problem z głowy. Jakbyś to podsumował? Super pomysł. Materiał za 2 euro. Szybko uporaliśmy się z montażem. Wynik... celujący. To jest to. Pierwszy problem za nami. Pora na mini głośniki do odtwarzacza. Muzyka to najlepszy przyjaciel. Ale musi być głośna. To zależy od sytuacji. Ale z jedną parą słuchawek daleko nie zajedziemy. Potrzebne nam prawdziwe głośniki. I to takie, które dobrze wyglądają. No to zbudujmy je sobie. Świetny pomysł. A zatem do dzieła. Potrzebne będą dwa kubeczki papierowe. Łączymy je za pomocą wykałaczek lub zapałek. W dnie robimy nacięcia i wkładamy tam słuchawki. Tak to wygląda przynajmniej w teorii. O, jeden dla mono, dwa dla stereo. Do połączenia zastosujemy wykałaczki. Teraz tylko naciąć i włożyć słuchawki. Głośniki wykonane. Wyglądają szykownie. Też tak sądzę. Pora na sprawdzenie działania. Mam pomysł. Zróbmy prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Czas na próbę generalną. Rozkręć głośność na maksa. Nic nie słyszę.
Czekaj, coś tam brzęczy. Na imprezę to się nie nadaje. Konstrukcja okazuje się chybiona. Kubeczki nie wzmacniają dostatecznie sygnału ze słuchawek. No i co? Wyglądają świetnie, nic nie kosztowały, zrobiliśmy je w mgnieniu oka, ale też nic to nie dało. Nic nie słychać. Ode mnie najwyżej jeden punkt za styl. Pora na ostatni z internetowych pomysłów. Portfel z taśmy klejącej. Jak ty wyglądasz? Popraw krawat. Czas na ostatni wynalazek. Portfel z taśmy klejącej. Najpierw należy stworzyć wystarczająco dużą powierzchnię, z której wykonamy portfel. W tym celu zlepiamy ze sobą paski taśmy, uzyskując większy kawałek materiału. Z tego można już coś zrobić. Jeśli złożymy na pół, zakleimy boki, otrzymamy nowy portfel. Wystarczy odrobina wyobraźni. Złożyć na pół, skleić po obu stronach i gotowe. Teraz dodamy do tego kieszonki na karty i dowód. Tak to ma wyglądać. Potrzebne są nam dwa paski taśmy. Wystarczy je połączyć, przyklejając do portfela dodatkowym paskiem. Kieszonka na dowód osobisty już jest. Aby dodać miejsce na karty płatnicze, należy skleić taśmę tak, aby strona klejąca skierowana była na zewnątrz, na przykład obwijając ją na karcie. Teraz wystarczy dokleić dwa paski, złożyć na pół, jak kieszeń, i zakleić krawędzie. Trochę było z tym klejenia i zabawy. Wykonaliśmy go sami. Znowu udało się zrobić coś z niczego. Włóżmy tam trochę kasy. O tak. Na koniec praktyczny test użytkowy. Wszystko się zmieściło. Pieniądze i dowód i karty. Problem ze starym portfelem już nie istnieje. A do tego fajnie i modnie wygląda. Nie wydaliśmy na niego nawet 5 euro. Nie ma to jak zrobić coś z niczego. No, prawie z niczego. Jedyny problem w tym, że wykonanie tego gadżetu zabrało nam zbyt wiele czasu. Proponuję zatem 3 punkty. Mamy więc unikat, a do tego własnoręcznie wykonany. Prawo jest jednym z fundamentów ludzkiej cywilizacji. Dzięki jego zasadom udaje nam się przejechać bezpiecznie z punktu A do B, przejść przez jezdnię na zielonych światłach, czy bez kłopotu zakupić nieruchomość. Jednak radosna twórczość unijnych prawników potrafi doprowadzić do zadziwiających wniosków. Czy aby na pewno przepisy prawa zawsze służą ludziom, czy tylko ich autorom? Przykładem jest słynny unijny banan, którego krzywizna jest określona szczegółowymi normami. O, chyba teraz jest dobrze. Zapraszam do zapoznania się z najbardziej absurdalnymi przepisami Unii Europejskiej. Przepisy dotyczące żywności to jedne z najbardziej skomplikowanych, a zarazem najczęściej wyśmiewanych w Unii Europejskiej. Co i w jakiej formie może trafić na nasze stoły, jest tematem zagorzałej debaty. Za każdym produktem, etapem jego wytwarzania, transportu czy sprzedaży kryje się szereg skomplikowanych norm prawnych. Pierwszy przykład. Bułka. Aby mogła znaleźć się na naszym stole, trzeba wypełnić aż 5 formularzy. Nie można wypiekać pieczywa według własnego widzimisię. Bułki nie powinny być ani za małe, ani za duże. Jedna sztuka nie może przekroczyć 250 gramów. To wynika z unijnych dyrektyw. I choć nie są to normy wiążące, piekarze się do nich stosują. Wzór na powierzchni bułki nie jest na szczęście przedmiotem zainteresowania legislatorów.
podobnie jak ilość maku, jaką piekarz dołączy do wypieków. Od norm prawnych nie można się jednak całkowicie uwolnić. Moja produkcja musi być udokumentowana. Muszę zapisać na przykład, kiedy otworzyłem nowy worek mąki i do którego rodzaju pieczywa ona trafiła. To wszystko ma służyć ewentualnej kontroli. Jeśli kontrolerzy chcieliby sprawdzić, kto i kiedy wyprodukował konkretne pieczywo z konkretnej mąki. Dla małego zakładu jak mój ta dodatkowa biurokracja jest niewykonalna. Nie wyobrażam sobie, jak to wszystko zrobić. Piekarza dotyczą także przepisy związane z ubraniem ochronnym, jakie należy nosić podczas przygotowywania precli w roztworze drażniącego łuku. Kolejne obowiązki nakładają normy higieniczne. Warsztat pracy musi być codziennie sprzątany. To oczywiste. Każdy by sobie tego życzył. Jednak tu też trzeba sporządzić osobną dokumentację, która służy kontroli. To leży w interesie klientów. Do mniej oczywistych przepisów należą normy dotyczące rejestracji opakowań oraz ich zużycia i utylizacji. To z kolei nakłada obowiązek sprawdzania, w jaki sposób opakowań pozbywają się klienci, co już zakrawa na biurokratyczne szaleństwo. Jednak w przypadku pieczywa większość przepisów i obowiązki związane z dokumentacją służą konsumentom. Kolejna grupa produktów to warzywa i owoce. Zanim do nas trafią, potrzeba aż 6 różnych formularzy. Aby zapobiec spożywaniu zakazanych chemikaliów, nad prawidłowością obrotu czuwa inspekcja sanitarna, a w przypadku towarów z importu służba celna. Już na granicach celnych Unii dokonuje się selekcji towarów dopuszczonych i niedopuszczonych do obrotu. Chodzi tu jednak nie tylko o zdrowie klientów, ale i zachowanie norm unijnych. Franz Egger jest jednym z inspektorów kontrolującym ich przestrzegania. Jego zadaniem jest kontrola, czy oferowane w hurtowniach spożywczych towary mają odpowiedni kształt, kolor, rozmiar i jakość. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to oczywiste. Spójrzmy na te jabłka. Kto by chciał zjeść coś takiego z brązowymi plamami w miąższu? Dla inspektora ważne są też inne parametry, jak wielkość. Tutaj mamy jabłka odmiany Jona Gold w rozmiarze 80 do 91 klasa jakości. Sprawdzam najpierw rozmiar. Tu jabłko musi się zatrzymać, a przez ten otwór przelecieć. To jest za duże. Ta partia będzie musiała zostać jeszcze raz posortowana. W tym czasie trzeba się też pozbyć owoców o niewłaściwym kolorze. Kolor i rysunek muszą być zgodne z opisem. Ale to jeszcze nie wszystko. Inspektor wyciąga refraktometr. Urządzenie mierzy poziom cukru. Można dzięki temu określić stopień dojrzałości owoców. Jeśli poziom cukru jest zbyt wysoki, oznacza to, że jabłka są już przejrzałe, czyli zaczęły się już psuć. A do tego nie można dopuścić. Zostaje spisany protokół oraz sporządzona notatka dla dostawcy. To oczywiste, że owoce muszą być zdrowe, ale czy trzeba tak ściśle kontrolować ich kolor? To chyba przesada. Kolejne mięso. Zanim trafi na kanapkę, trzeba sporządzić 8 dokumentów. Wielu ludzi nie może odmówić sobie jedzenia produktów mięsnych. Dlatego też rzeźnicy nie muszą się martwić o pracę. Aby sprostać konkurencji, producenci prześcigają się w pomysłach. To salami w formie serca. Cokolwiek by miało oznaczać. A to szafran w pasztecie. Jakby miał rzeczywiście zmienić coś w jego smaku. Wszystko jest dozwolone, o ile zachowa się normy higieniczno-sanitarne. Aby umożliwić kontrolę, rzeźnik musi posiadać pozbawioną luk dokumentację dotyczącą pochodzenia produktów. Wyobraźni wytwórcy nie stawia się granic. Nie może on jednak wytwarzać regionalnych produktów o tak zwanym chronionym oznaczeniu geograficznym. Chyba że jego zakład znajduje się w danym regionie. Dotyczy to wyłącznie wyrobów umieszczonych w rejestrze wyrobów tradycyjnych i regionalnych.
Nazwy niezarejestrowane mogą być nadawane. Ponieważ mieszkam 20 km od granic miejskich Norymbergi, nie wolno mi wyrabiać tradycyjnej kiełbasy norymberskiej. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wytwarzać w Niemczech hiszpańską szynkę serrano. Hiszpania leży 1500 km na zachód, ale szynka serrano posiada jedynie tak zwane świadectwo szczególnego charakteru. W takim przypadku wystarczy zachowanie ściśle określonej receptury. Sam wytwórca może pochodzić nawet z Księżyca. Tak ścisłe przepisy mogą niektórych producentów przyprawiać o białą gorączkę, ale to niestety unijna rzeczywistość. Z drugiej jednak strony ważny jest smak, a nie nazwa. Bez niej można się obyć. Rekordzistą jest mleko. 13 dokumentów. Zaczyna się już od obory. Zanim krowy zostaną wydojone, na stole czekają już 4 pierwsze dokumenty. Są to zarówno normy unijne, jak i krajowe przepisy i normy prawne. Co w praktyce oznacza następującą procedurę. Oczyścić wymiona jednorazową ściereczką, pobrać 3 próbne serie, sprawdzić chemiczny skład mleka i można rozpocząć właściwe dojenie. Trzeba to zrobić szybko, bo już czeka kolejna wytyczna. Mleko o temperaturze 37 stopni musi zostać schłodzone do 6 stopni. To zapobiega rozwojowi bakterii. Jeśli hodowca tego nie zrobi, może nie sprzedać mleka. Musi za to dbać o zdrowie swoich krów. Wymienia więc regularnie wodę w poidłach, ściółkę, a także dba o to, aby krowy były czyste i miały numery rejestracyjne. Do tego dochodzą regularne kontrole czystości pomieszczeń hodowlanych. Opieka nad stanem zdrowia zwierząt. Jeśli zechce otrzymać certyfikat zdrowej żywności, musi napracować się jeszcze bardziej. Nie tylko dbać o czystość kopyt, ale i o dobre samopoczucie zwierząt. Krowom i ludziom wychodzi to tylko na zdrowie. Za każdym razem, kiedy do hodowcy przyjeżdża cysterna z mleczarni, sprawdza się wartość mleka. Ze wszystkich partii pobierane są próbki do badań na zawartość tłuszczu i obecność bakterii. Każdy z tych etapów jest protokołowany. Zanim więc na naszym stole pojawi się karton mleka, biurokracja ma już za sobą szereg dokumentów. Jednak w tym przypadku naprawdę służy to naszemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu zwierząt hodowlanych. Reasumując, zanim spożyjemy śniadanie, żywność z naszego stołu przechodzi długą biurokratyczną ścieżkę. Jednak mimo kilku przypadków skrajnej urzędniczej przesady, cały ten proces ma dla nas niebagatelne znaczenie. Dzięki przepisom krajowym oraz unijnym naszemu zdrowiu nie powinno zagrażać niebezpieczeństwo. I chciałbym powiedzieć, że rozumiem, ale nie rozumiem. Przyznacie Państwo, że niektóre przepisy prawne naprawdę są absurdalne. Absurdami dziś kończymy. Zapraszam na kolejne Galileo. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.